Vectorworks posiada bardzo bogate biblioteki obejmujące ponad 10 tysięcy elementów. W bibliotekach można znaleźć designerskie meble, urządzenia sanitarne oraz elementy takie jak drzewa i pojazdy, a wszystko to zarówno w formacie 2D, jak i 3D. Dodatkowo udostępnione są wszystkie możliwe wykończenia i materiały budowlane w formie kreskowań i tekstur. Biblioteki programu Vectorworks domyślnie instalowane są bezpośrednio po instalacji programu. Instalacja bibliotek wymaga połączenia z internetem. Wszystkie biblioteki zajmują na dysku około 15 GB miejsca. Pobieranie bibliotek możemy uruchomić z menu górnego w zakładce Pomoc. Pobierz biblioteki. Biblioteki podzielone są na kategorie: wzornictwo, biblioteki architektura i wnętrza, biblioteki ogród i krajobraz, biblioteki Spotlight oraz biblioteki RenderWorks. Możemy wybrać do instalacji tylko te biblioteki, które nas interesują, lub zainstalować wszystkie za pomocą tego przycisku. Zainstalujmy wszystkie biblioteki. Aby korzystać z bibliotek programu, musimy je zaimportować do dokumentu. Do tej operacji służy paleta Zasoby. Jeżeli w tym miejscu widzimy nazwę naszego dokumentu, to paleta Zasoby wyświetla elementy z bibliotek, które użyliśmy już w naszym projekcie. Jak widać, obecnie paleta jest pusta. Spróbujmy narysować proste figury i nadać im odpowiednie atrybuty. Jak widać, użyty gradient, kreskowanie oraz motyw pojawiły się na palecie zasobów naszego dokumentu. Spróbujmy teraz zaimportować gotowe biblioteki Vectorworks do naszego dokumentu. Rozwińmy tę listę rozwijaną i wybierzmy biblioteki Vectorworks. Wyświetliło się okno dialogowe z folderami bibliotek. W każdym z nich znajdują się pliki bibliotek pogrupowane według rodzajów zasobów. Wybierzmy folder Obiekty Krajobraz i zaimportujmy bibliotekę Fontanny. W palecie Zasoby pojawiły się różne fontanny do wyboru. Możemy użyć danego elementu w projekcie na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zaznaczenie i przeciągnięcie elementu na obszar roboczy. Drugi sposób to kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obiekcie i wybranie opcji Użyj. Następnie należy wybrać miejsce dla obiektu na obszarze roboczym. Biblioteki, z których najczęściej korzystamy, możemy dodać do zakładki Ulubione. W ten sposób będziemy mieli do nich szybszy dostęp od razu na liście rozwijanej. Dodaj bieżący dokument do ulubionych. Jak widać, fontanny zostały dodane do listy Ulubione. W bibliotekach, oprócz obiektów 3D, można również znaleźć tekstury oraz tła RenderWorks. Spróbujmy narysować nawierzchnię, a następnie nadać jej różne tekstury. Zaznaczmy narzędzie rozciągaj-wydrążaj, zaznaczmy wcześniej narysowany prostokąt i wpiszmy wysokość 10 cm. Użyjmy teraz narzędzia Orbituj. Wybierzmy z biblioteki Vectorworks folder RenderWorks Textures. Wybierzmy jedną z polecanych tekstur Arroway, Wood Volume 1. W menu zakładki Zasoby możemy zmienić widok naszych zasobów z ikona na listę.
Jednak zdecydowanie wygodniejszym sposobem jest pracowanie z widokiem ikon. Widzimy wtedy, jak dana tekstura lub obiekt wyglądają. Zaznaczmy nasz obiekt, a następnie za pomocą polecenia użyj spróbujmy mu nadać różne tekstury. Jeśli powrócimy do zasobów naszego dokumentu, zobaczymy, że w palecie zostały zapamiętane użyte przez nas tekstury. W palecie zasoby możemy również tworzyć własne obiekty. Kliknijmy prawym przyciskiem myszy na pustym miejscu palety i wybierzmy nowy zasób w projekt. Jak widzimy, mamy możliwość stworzenia różnorodnych własnych obiektów. O tworzeniu własnych obiektów powiemy szerzej w kolejnej z prezentacji.